jeszcze chciałem coś powiedzieć o tym początkowym spotkaniu. Przed tym spotkaniem odbyło się zebranie tak zwanego sztabu, który został powołany, ale długo nie działał. Nie wiem, czy Stanisław to pamięta, czy nie. I na tym zebraniu sztabu doświadczeni politycy udzielali mi rad. Jedną z takich rad głównych to była taka, żeby pamiętać, że jak się negocjuje, to najpierw trzeba stawiać wysokie wymagania, a dopiero potem ustępować, żeby mieć. Ja myślałem sobie, że nie posłucham tej rady. Myślałem raczej w ten sposób, że właściwie to stoimy przed wspólnym zadaniem, że mamy zmienić ten kraj jakoś. I wobec tego mam raczej myśleć o tych, co siedzą po drugiej stronie, jako o partnerach, a nie jak już jako o stronie, którą mam się targować. Być może do targów jakiś dojdzie, ale to nie jest podstawowe. I okazało się na dzień przed spotkaniem, że nie ma żadnego przygotowanego stanowiska, które ja mam przedstawić na pierwszym spotkaniu. Wobec tego tego wieczora usiadłem, napisałem to, ale myśląc, że nie mogę działać zupełnie po wariacku i nie liczyć się z tym, co inni o tym myślą, rano przed spotkaniem spotkałem się z Ptulą i z Kazimierzem Cypryniakiem, którzy tam byli. Okazało się, że oni nie spierają się ze mną. Cypryniak się nie spierał, to już było dobrze. Ale to było bardzo ważne, dlatego że nie może negocjator pójść za daleko w stosunku do tego, co decydenci naprawdę są w stanie zaakceptować. Notabene, te same obrady stołu politycznego zawsze odbywały się z dużymi przerwami, 10 dni, czasami 2 tygodnie. I to właśnie dlatego, to z powodu strony partii rządowej, a nie strony solidarnościowej. Dlatego, że był skomplikowany proces w międzyczasie uzgadniania stanowisk, doprowadzenia zapewnienia, że te stanowiska nie spotkają się z kontrą wewnątrz systemu. I to zawsze musiało trwać. Ja zresztą miałem jeszcze jedną rzecz powiem, więc on tutaj ten. Miałem takie doświadczenie, że po jednym z spotkań podszedł do mnie Zbigniew Bujak i powiedział do mnie tak: ja myślałem, że pan naprawdę chce demokratycznych zmian w Polsce. A to, co pan teraz zrobił w sprawie, to chodziło o reformę władz terenowych, o zmianę. Bo na poprzednim zebraniu daleko idące zostały sformułowane projekty. Ja, kiedy zacząłem analizować te projekty razem z innymi w międzyczasie, to uświadomiłem sobie, że realizacja tych projektów idzie wbrew interesom paruset tysiącom ludzi, którzy są w tej chwili, pełnią funkcje rozmaite w władzach terenowych. Otóż doprowadzenie do alienacji tej grupy, stworzenie z nich poważnej siły, która jest niebezpieczna dla negocjacji, bo sobie trzeba poszukać coś bardziej łagodnego niż to, o czym mówiliśmy poprzednim razem. A to właśnie bardzo zdenerwowało Zbigniewa Bujaka. I bardzo miał mnie o to do mnie pretensje, ale pogodziliśmy się. Tylko 35% nam brało. Ale i tak byście to, i tak uznawaliśmy to za sukces. Oczywiście tak. Spór istotny po naszej stronie był inny zupełnie. Znaczy, oczywiście byli tacy, którzy mówili, w ogóle to jest błąd, nie trzeba iść na rozmowy, czy czekać, aż to się samo wywróci, co ja uważałem za idiotyzm, bo ile ten naród jeszcze może czekać i jest szansa, trzeba w to wchodzić. Tak zwani radykałowie, którzy później mówili o zdradzie, o krokosławie, to oni w ogóle nie liczyli się.
I w ogóle nie było, by tak rzec, na placu. Moczulski był nieszczęśliwy, że sam się nie znalazł w Czechowicach, niezależnie od tego, co później on sam mówił na ten temat. Spór był w innym miejscu. Oczywiście byli młodzi, byli, no to ci rzeczywiście byli napaleni i ci uważali, że w ogóle tutaj nigdy z królami nie będzie w aliansach, nie wolno o nim rozmawiać. Ja pamiętam, jak ja, to było już w marcu, na rocznicę 8 marca pojechałem na Uniwersytet Jagielloński, no to tam miałem przeprawę ciężką, jak tłumaczyłem, że trzeba iść, ale oceniajcie nas pod koniec. Jeżeli się uda, to nam postawicie gorzałe, a jak się nie uda, to nam skopiecie tyłki, ale to potem, no teraz dajcie nam, to jest pewna polityka, ona jest skomplikowana. Dlaczego wy nie domagacie się rozliczenia bezpieki? To był taki powracający. Ja bym porozmawiał z Kiszczakiem. Z Kiszczakiem rozmawiamy. No. No to jest proste jak drut. No. Nie możesz zaznać o to ten twój główny negocjator. I wyraźnie mówi, to jest bardzo ważne, że przy okrągłym stole naprawdę decyzyjny był Kiszczak. Ja pamiętam, myśmy tam uzgadniali rozmaite rzeczy tam na górze, w pasu namiestnikowskim. Tam był Staszek, był Andrzej Gdula. Ja się to co, no to klepiemy to? Nie mam upoważnień. Spotkamy się w Magdalence, upoważniamy się o generał Kiszczak. To pamiętam bardzo dobrze tą rozmowę, że on rzeczywiście miał... Kiszczak biegł do Jaruzelskiego. Tak, ale Kiszczak dzwonił albo biegł do Jaruzelskiego. On miał tam najbardziej bezpośredni drogę do ucha, że tak powiem. Zaufanie generała. Tak. Przy okrągłym stole władza nam powiedziała, owszem, Szejdaność, tak, to jest... bardzo możliwe, ale za to musicie się zgodzić na wybory, w których będziecie startowali. Czyli udział w wyborach to była z naszej strony cena płacona za legalizację Solidarności. I w pewnym momencie, ja pamiętam tą rozmowę wtedy z Wałęsą, to pamiętam bardzo dobrze, ja mówię, słuchaj, ale przecież to może być punkt wyjścia do zmian jeszcze dalej idących. Mówi tak, ale wiesz, Adaś, to ryzykowne, na sercu mówię, to ty nie będziesz startować? Mówi nie, ja nie będę startować, no, ale ty będziesz, on mówi do mnie, mówię, no, ty powiesz, że nie. Jak ja innych namawiam, żeby startowali, no to ja nie mogę nagle to powiedzieć. I pamiętam taką rozmowę już po pokoju stole, nagle 8 rano dzwoni do mnie Geremek, że chce przyjechać. Ja zaspany, wiesz, nieprzespany, nocy znowu, jeszcze mam na ustach smak. A tutaj przychodzi do mnie 20 minut, powiedział, Geremek, siadaj, mówi, słuchaj, ja nie będę startował. Moje problemy, to zwariowałeś. No jak to, my... Kiedy to było? Kiedy, w jakim się... Właściwie musiał sobie przejść, to było... To było, panie profesorze... Marcu jeszcze. Nie, ostatniego dnia marca skończył się rozmistuję, natychmiast wyjechałem do Italii. Nie, to było w marcu, ty masz rację. No to było przed samym sfinalizowaniem, ale to już była druga pała. Nie będę, słuchaj, ja chcę wrócić do nauki, wiesz co. Mówię, Bronek, ty zwariowałeś. No. My namawiamy ludzi, żeby szli do wyboru i ty nagle Lechu nie idzie. No to jeszcze od biedy mogę zrozumieć. Ale dlaczego nie idzie Władek? Dlaczego nie idzie Borusewicz? Dlaczego nie idzie Zbyszek? Mówiłem. No to już z tego zwykli ludzie nie zrozumieli. Ale dlaczego ty nie idziesz? Ty, ten mamondrala, stratek, śmatek, no ty nie masz nie iść po prostu. A
A bo tam jeszcze większość powiedziała historia, że na Mazowieckim będą, że nie startujesz. No cała historia była w ogóle. Bo nagle wielu ludzi wyczuło mniej czy bardziej intuicyjnie, że tu mogą być sidła, że tu może być pułapka. I teraz debata ma przy stole. Paradoksalnie hamulcowy był i Mazowiecki, i Bronek. Kiedy mówimy, tu za daleko, a my z Jackiem wpadliśmy do przodu. To jest moment, to jest to, co się nazywa timing. W tym momencie to jest możliwe. Wczoraj nie było i jutro znów nie będzie, a w tym momencie to możliwe. Dlaczego ja uważałem? Tak? Bo to jest to wszystko, co Staszek mówił, to prawda jest, ale nie powiedziałeś o jednej z mojego pojęcia istotnej rzeczy. Związek Radziecki. Wtedy pierestrojka była jednoznacznie, ale też specyficznie popierana w Polsce i bardzo ostrożnie na Węgrzech, bardzo ostrożnie. Natomiast w Czechosłowacji, w Bułgarii, w Rumunii to jeszcze był twardy WDR. Oczywiście, ma pan rację, WDR, oczywiście. Jeszcze bardziej, tak. Więc i to jakby generałowi, bo on mi to mi mówił, więc potem rozmawiałem, że to jemu dawało znacznie większy luz. Po rozmowach z Gorbaczowo się czuł znacznie pewniej niż podczas rozmów z Breżniewem czy z Czarnienką. Tam to mówi, to byli faceci, i w ogóle nie było rozmów. Tak, Gorbaczow to kto inny, że on jest inny. Dla mnie ten timing się brał z tego, że taką alfą i omegą mojego myślenia o polityce był 68 rok i Czechosłowacja. Znaczy ja uważałem, znaczy w naszym środowisku jeszcze był i Jadwiga Filipski, to było powstanie warszawskie, te Węgry, ale dla mojego pokolenia to była Czechosłowacja. Że my nie możemy, że po tym, co ten naród przeszedł, my nie możemy ryzykować kolejnej takiej hekatomy. Przy okrągłym stole to było spotkanie dwóch bokserów mocno osłabionych. Opozycja była za słaba, żeby wywrócić władzę. Władza była za słaba, żeby zniszczyć opozycję. A w interesie Polski nie było ani jedno, ani drugie. W interesie Polski był kompromis. Jeżeli ja powiadam, że to że byłem przy okrągłym stole, to jest największe jakby takie dokonanie mojego życia, to ja to mówię z głębokim przekonaniem. Dlatego, że się stało coś, co się wydawało niewyobrażalne. Jak ja byłem w Paryżu chwilę potem, I tam był Jegor Jakowlew, bo był wtedy naczelnym maskowskich nowości. I tam był z nami, rozmawiał naczelny nowy obserwator żądanie. Mówi, no i co Adam, oni cię zamknęli, a ty z nimi negocjowałeś. Jak to jest w ogóle psychologicznie możliwe? Mówię, to samo. Pytanie, co mi dzisiaj w KGB zadają. I też nie wiem, jak to było możliwe. Ja mam teraz pytanie w sprawie, która mnie bezpośrednio najbardziej interesuje, jeśli chodzi o stronę, którą reprezentował profesor Rejkowski. Otóż to chyba generał zdecydował o tym, że na listę partyjną i ZSL i SD będzie można zgłaszać innych kandydatów spoza aparatu. Czy to prawda? Już nie pamiętam, kto to zdecydował, ale rzeczywiście był taki pomysł, żeby... Bo wtedy w ogóle było takie poczucie, że PZPR nie jest dobrą marką i że wygrać pod tą marką nie jest łatwo. Dlatego też tak i w wyborach do Senatu, to nie senatorzy w poszczególnych okręgach nie występowali pod marką PZPR,
tylko pod rozmaitymi innymi. Ja mam zresztą pewne szczególne konsekwencje, o których może Państwu powiem jedno. Mianowicie, kiedy zostało ogłoszone, że będą wolne wybory do Senatu, na biurze politycznym uchwalono, że ma być, że Senat będzie w zasadzie mianowany, że część senatorów będzie ze strony partyjno-rządowej, a część ze strony Solidarności. I taką instrukcję otrzymała delegacja, żeby na spotkaniu w Magdalence to przedstawić. Najpierw chciałem, żebym ja to przedstawił, ale ja nie chciałem tego przedstawiać, więc nie mogę przedstawić Kisza. Kiedy to przedstawił delegacji Solidarności, Geremek zdaje się wtedy się powiedział, bez nas, róbcie sobie co chcecie z tym Senatem, ale my w tym nie weźmiemy udziału. Gdzieś już pod koniec tego posiedzenia, około 12 w nocy, i stąd mi zawąd Kwaśniewski powiada, a co byście powiedzieli, gdyby były wolne wybory do Senatu? Na co Geremek mówi, o, nad tym byśmy się zastanowili. Kiszczak bardzo się tym denerwował i natychmiast spotkaniu podbiegł do telefonu i tam opowiedział wszystkim Józefskiemu, który polecił, żeby na drugi dzień, czy trzeci dzień, nie pamiętam, spotkało się kierownictwo i zastanowiło, co z tym faktem zrobić. Spotkaliśmy się w dosyć niewielkim gronie, bo to była sobota, ludzie się rozłożyli, wyjechali, było nas pewnie 8 osób. Tak się stało, że po jednej stronie siedziała je, czyli zwolennicy, po drugiej przeciwnicy i tak przez 2 godziny spieraliśmy się. Czy mają być wolne wybory do Senatu, czy nie mają być? W końcu generał uznał, że postawimy to na biurze politycznym we wtorek i zdecydujemy. Ale między sobotą a wtorkiem rzecz się już rozeszła i w niedzielę prasa zagraniczna podała informację, że będą wolne wybory do Senatu. We wtorek nie było czym dyskutować, i automatycznie to przyjęto. Kiedy jednak, kiedy to zostało ogłoszone, przyszedł do mnie z pismem profesor Weblan, on jeszcze wtedy nie był profesorem, i napisał, na którym napisał, to był taki dokument, który stwierdzał, że te wybory SDPR przegra kompletnie. Ja pomyślałem, że on może mieć rację, tym bardziej, że w tym czasie zaczęły się protesty chłopów, nie było paliwa na wsi, a na wieś liczono w tym. I zwróciłem się do Argentera, że przygotował projekt ordynacji proporcjonalnej, bo miał państwo większościowe. I posłałem ten list generała ze swoją notatką, list werblany swoją notatką do generała Jaruzelskiego. Generał Jaruzelski przekazał, żeby spotkać się w Radzie Państwa pod kierunkiem Marcikowskiego i tam naradzić, co z tym faktem zrobić. I ja tam referowałem ten list i ocenę sytuacji. Mi się wydawało, że Werble może mieć rację. W tej dyskusji uczestnicy najpierw pan Czarzasty, a potem inni, ale głównie zabierali głos w taki sposób. Po pierwsze, nie mamy się czego bać. Po drugie, nie można wprowadzić ordynacji proporcjonalnej, bo partia się pogubi. Nie da sobie z tym radzić. Po trzecie, i to Kazimierz Barcikowski. Aha, był taki argument, że Kościół pomoże Solidarności. Że to też, a to Kazimierz Barcikowski. Mówi, że mamy bardzo dobre stosunki z Kościołem. Jest paru takich krytycznych proboszczy, ale to niewielu. Episkopat jest, z episkopatem mamy dobre stosunki. Wobec tego z tej strony nie mamy się czego obawiać. Nie zawracają się w głowie tymi zmianami, niech będzie tak jakieś niestety. Otóż jak Państwo widzą, była w tym podwójna, co najmniej podwójna, podwójny błąd w myśleniu strategicznym. Jeden o tym
jakie ma się szanse w ogóle, a drugi o tym, jak jest natura stosunków między Kościołem a ówczesnym państwem. No, a po trzecie także pewien pogląd na temat tego, do czego zdolna jest ta cała armia, którą się w owym czasie podoba. No i konsekwencje tego, jak państwo wiedzą, jak jest bardzo przyjść. No ja dlatego pytałem o możliwość wprowadzania kandydatów zupełnie spoza aparatu, że to nam dało okazję i sposobność do dzisiejszego dnia mało przebadaną wprowadzania ponad 100 ludzi, którzy byli naszymi, nawet niespecjalnie ukrytymi stronnikami. Znaczy to byli menedżerowie, którzy byli za reformami, którzy oczywiście byli członkami partii, bo inaczej nie mogli. To nie była 100 osób, Około 60. Popierałem 80 aż, tak? 60. To lepiej. No, sam wprowadziłem 50. Trochę się orientuję, jak to było. Nieoceniony był profesor Kajfasz z PZITB. No tyle, ile on zorganizował nowych kandydatów właściwych, to trudno, ale jednocześnie była sytuacja taka, że jak były potem dwie, trzy kandydatury na jedno miejsce, to założeniem było, że idziemy głosować na tych, którzy są spoza aparatu. I tym sposobem dostali się do Sejmu ludzie, których tam nigdzie już w ogóle nie... Malej Borowski, Wiesiej Kaczmarek. To bardzo wpłynęło potem na kształt kontaktowego Sejmu i na to, czego on był zdolny. Tak. No, reformę Balcerowicza przy 161 głosach z kontraktowego układu przegłosowaliśmy, nasza strona przegłosowała 282 głosami. Więc to po prostu rysuje, z tym, że wedle naszych obliczeń 117 było tych naszych, a czterech jeszcze nie udało się zidentyfikować. Pytanie, ja słyszałem, że inicjatywa właśnie wpuszczenia tych spoza aparatu ponoć wyszła od Jaruzelskiego, który chciał mieć trochę inteligentów po swojej stronie. Bardzo trudno jest chyba, Starku. Ja myślę, że to było... To nie mieliśmy kandydatów wystarczająco dużo, najzwyczajniej w świecie. No. Tylko to? Tak, tak. To szukujesz się tak... Ale skutek był taki, no. Troszeczkę tak... Dla mnie ta sprawa z Senatem była takim argumentem decydującym, że trzeba iść na najdalej idący kompromis. Dlatego, że ja nie wiedziałem, jak tam będzie z tym Sejmem, bo nikt nie wiedział tego, ale ja też wierzyłem, że my w Senacie wygramy. Nie, nie tak jakśmy wygrali oczywiście, w to nie wierzyłem. Ale że będzie powiedzmy 65 do 35. Ja myślę, że wygramy znacznie niżej. Ale ja uważałem, że to będzie ta prawdziwa informacja dla społeczeństwa o sile solidarności. Że te wybory w tym sensie będą politycznie, symbolicznie ważniejsze od tych kontraktowych wyborów do Sejmu. Jeszcze jedno, o czym też się nie pamięta. My jesteśmy szalenie polonocentryczni. Przed wyborami w Polsce odbyły się wybory do Dumy Rosyjskiej, gdzie wszedł Jakowlew, wszedł Afanasiew, wszedł Sacharow i wszedł Jelcyn. Niedługo wcześniej wyrzucony z aparatu. On wszedł jako kandydat ludowy. I ja pamiętam, wtedy to był w maju, byłem w Rzymie i Adam Boniecki, co przeszedł zresztą wiele lat wcześniej, zaprowadził mnie do papieża. I papież mnie pytał, jak pan uważa, jak tam wszystko będzie mówił, Ojcze Święty, nie wiem, ale jeżeli Rosjanom się udało, to może i nam się uda. To zapytałem bardzo dobrze. W każdym razie dla mnie to był ten taki zwrotny moment. A
drugi to już moja historyczna rozmowa z profesorem Rejkowskim po pierwszej turze. Nie, ta rozmowa to była, a słusznie, po pierwszej turze, czwartek wybory, nasza rozmowa 8 była. Tak. Kiedy profesor Rejkowski odciągnął mnie na bok, wyjadce, pan sądzi, no teraz o tej rozmowy nie było. Zakładam się, że tej rozmowy nie było. Panie profesorze, nie panie powiedział, co byście powiedzieli na tekę premiera? Ja skamieniałem. Mówię, no to już się zapytać. I poszedłem do Łęcy. Mówię, słuchaj, lepo, pan Rejkowski, powiedz, że bierzemy i że to będzie Geremek.